Dzień dobry Państwu. W naszym studio Prawa i Sprawiedliwości gościmy panią poseł Jadwigę Wiśniewską. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, witam państwa. Pani jest specjalistką od pedagogiki wczesnoszkolnej. To znaczy chyba od 1 do 3 czy od 1 do 4, tak? Od 1 do 3. Pedagogika wczesnoszkolna obejmuje ten pierwszy okres nauczania szkolnego. Pani poseł, to dużo się dzieje teraz dla takich specjalistów jak pani. Jest takie duże pole do oceny sytuacji, ale też do proponowania jakichś rozwiązań. Propaganda Ministerstwa Edukacji Narodowej już tak jest szeroko rozpowszechniona, że premier i pani minister Szumilas mówią o tym, że rodzice sześciolatków są szczęśliwi, że dzieci pójdą wcześniej do szkoły, że szkoły są już przygotowane na przyjęcie. No ale co drugi rodzic, który wysłał swoje dziecko w wieku 6 lat do szkoły, jednak bardzo nad tym ubolewa i mówi, że takiego błędu by już więcej nie powtórzył. To w końcu jest to propaganda, czy to raczej w kategorii, można mówić, niesprawiedliwej oceny rodziców? Zdecydowanie to w najgorszym stylu propaganda. I to propaganda oderwana od wiedzy pedagogicznej i psychologicznej. Bo każdy, kto ma pojęcie lub chce zainteresować się, czym jest pedagogika wczesnoszkolna i jakie znaczenie ma edukacja wczesnoszkolna dla późniejszego rozwoju intelektualnego ucznia, wie, że uczeń powinien pójść do szkoły wtedy, kiedy osiąga dojrzałość szkolną. Na pojęcie dojrzałości szkolnej składa się dojrzałość intelektualna, emocjonalna i społeczna. Bardzo często dzieci są dojrzałe intelektualnie do podjęcia obowiązku szkolnego, ale nie są dojrzałe emocjonalnie. I myślę, że ani Tusk, ani pani Szumilas niestety nie zainteresowali się pedagogiką wczesnoszkolną, nie poczytali o psychologii wczesnoszkolnej, tak więc nie mają pojęcia, czym jest dojrzałość szkolna. Ale chyba to nie jest tak do końca, jak pani poseł mówi, bo jednak z pomocą tej propagandzie przyszła ta słynna superniania TVN-u, pani Zawadzka, która także jako psycholog zachęcała tych rodziców. Mówiła, że dzieci są emocjonalnie także przygotowane. Natomiast Donald Tusk twierdzi, że ta różnica, prawda, wieku może powodować to, że dzieci właśnie nie będą w odpowiednim momencie przygotowane do nauki, czyli krótko mówiąc nie będą dojrzałe do podjęcia nauki. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że ta pani nazywana supernianią nie jest dla mnie żadnym autorytetem, jeśli chodzi o pedagogikę wczesnoszkolną, a też jej zaangażowanie medialne i wcześniejsze zajęcia obserwowane przez Polaków w telewizji, no raczej powinny budzić niechęć niż aplauz. To ale niechęć dlaczego, pani poseł? Dlatego, że metody stosowane przez superniania, pokazywane obecnie w mediach, obnażane w mediach, no, są dalekie w mojej ocenie i w ocenie wielu od etycznego zachowania pedagoga w ogóle. Tak więc chciałabym powiedzieć po pierwsze najważniejszą rzecz, to jest taką, że rząd bezczelnie kłamie, że oto dzieci będą wcześniej się uczyły, wcześniej wejdą w świat nauki. To jest piramidalne kłamstwo, którego nikt w dyskusji publicznej nie odkłamał. Od 2003 roku dzieci w Polsce objęte są edukacją w ramach klas zerowych i ta edukacja odbywa się w zerówkach przedszkolnych bądź też szkolnych. I od 2003 roku dzieci w Polsce uczyły się w dobrych przedszkolnych czy też szkołach, które miały odpowiednie zaplecze, uczyły się czytać i pisać. A więc mówienie, że obniżamy dzisiaj ten próg edukacji szkolnej do 6 lat jest kłamstwem, bo ten próg został obniżony już w 2006 roku. Najlepszą metodą dydaktyczną dla małego dziecka jest nauka poprzez zabawę. Dziecko bawiąc się poznaje świat. Ale w szkole też się może bawić i też to. W szkole, pani redaktor, nie ma takich warunków. Szkoły są nieprzygotowane na przyjęcie dzieci 6-letnich. I choć nie wiem jak pani minister Szumilas próbowałaby manipulować rzeczywistością, ta rzeczywistość krzyczy. Pani Szumilas oderwała się od rzeczywistości. Gdyby pojechała do szkół, to zobaczyłaby szkoły, w których nie ma papierów toaletowych w toaletach. Świetlice nie są przygotowane na przyjęcie tak małych dzieci.
To ja panią jednak w tym momencie zatrzymam, choćby dlatego, żeby powiedzieć, że główny inspektor sanitarny twierdzi, że blisko 100% szkół jest przygotowanych pod względem technicznym, sanitarnym i higienicznym do przyjęcia sześciolatków. To jest nieprawda i to jest wyjęcie z tego raportu jednego elementu i wyznaczenie takich czynników do badania przygotowania szkolnego, aby szkoły tym wyznacznikom sprostały. Rzeczywistość jest jednak inna. Małe dziecko potrzebuje miejsca, potrzebuje przestrzeni. Każdy, kto bywa w polskiej szkole, wie, że są klasy, niektóre bardzo duże, mające dużo miejsca, ale również i klasy takie, które są zwyczajnie stłoczone. Pani redaktor, ale w klasie 26-osobowej, proszę powiedzieć, bo w założeniach do reformy, do tej pseudoreformy, pani Szumilas wskazywała, że będą miejsca do wypoczynku, do zabawy i te miejsca mają równoważyć przestrzeni zajmowanej przez ławki. Ja nie znam takich szkół, gdzie byłoby aż tyle miejsca, żeby były tak dobre warunki dla nauki dziecka. Tak, Donald Tusk zapewnia, że te klasy będą małe. Małe to znaczy maksimum 25 uczniów. To myśli pani, że to jest jakieś nowum dla polskiej edukacji, taka klasa 25-osobowa? Czy to jest rzeczywiście tylko taki projekt, z którego się nie da nigdy zrealizować? No bo częściowo już jednak się realizuje w tym sensie, że te dzieci, które poszły już tak jak w wieku 6 lat do szkół, no rodzice mówią, że te klasy były niewielkie, no ale jednak co drugi jest niezadowolony, już tego błędu by nie popełnił. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj Donald Tusk chce wprowadzić segregację, bo to w klasach 1-3 proponuje klasy do 26 uczniów, ale już w 4-6 te klasy mogą liczyć i 35 uczniów. Więc co będzie na tym przełomie między 3. a 4. klasą? Jakie to będą przegrupowania, jak będzie się rozrywało grupy rówieśnicze zawarte wcześniej przyjaźni? To jest po prostu nieprzemyślana i niemądra propozycja, bo jeśli już, to w klasach 1-6 wprowadzić równe zasady, prawda? Mówimy o zasadzie równego traktowania wszystkich uczniów, a nie dzielenia właśnie w taki sposób. Ale wracając do sprawy sześciolatków, proszę mi wierzyć, że edukacja oparta o metody dydaktyczne właśnie wywodzące się z zabaw przynosi największe efekty. I nie bez powodu na uniwersytetach, w szkołach pedagogicznych były kierunki wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Wychowanie przedszkolne skoncentrowane było na dydaktyce opartej na zabawie. Edukacja wczesnoszkolna już jest jednak wtłoczeniem dziecka w ten rytm szkolny, klasowo-lekcyjny, 45-minutowy i taki być może dojrzały intelektualnie sześciolatek jest w stanie objąć intelektualnie prezentowany materiał, ale emocjonalnie on nie wysiedzi 45 minut. To jest po prostu za wcześnie. Poza tym ten chaos, który wprowadziła pani Szumilas i wcześniej, który zaprogramowała minister Hall, spowodował, że w jednej klasie znalazły się dzieci 7-letnie i dzieci 6-letnie. Właśnie i ten proces będzie trwał aż do 2015, prawda? Bo w 2014 pójdą dzieci urodzone, w 2013 w pierwszym półroczu, a następnie będą dobijały te dzieci, które urodziły się po czerwcu. Więc cały cykl taki no będzie obejmował dzieci 6-letnie, 7 i 8, które będą w krótkim czasie razem w szkole w klasie od pierwszej i drugiej. Taka różnica między rozwojowa, emocjonalna, intelektualna, pani mówi, że to nie musi być taka widoczna, ale jednak ta emocjonalna i być może ruchowa także będzie, prawda? Będzie bardzo znacząca. I tak naprawdę w niektórych przypadkach będzie obejmowała 1/3 życia dziecka, bo ten sześciolatek z końca roku na przykład, prawda, urodzony z końcem roku, w porównaniu do 7-latka urodzonego w styczniu, to jest przepaść, to jest przepaść, tak. Ogromna przepaść. No tak. Na to ministerstwo absolutnie nie zwraca uwagi.
Jedną rzecz jeszcze powinnyśmy podjąć, że jednak rodzice wzięli sprawy w swoje ręce, tak, i powstał projekt pod tytułem Ratuj Malucha. Tymczasem Donald Tusk mówi, że takie ratowanie malucha, gdyby on usłyszał, że zbiera się podpisy pod taką petycją do rządu czy do Sejmu Rzeczpospolitej, to on by się też podpisał, bo on by też chciał ratować wszystkie maluchy. Ale tutaj od razu swoją interpretację tak przedkłada, bo mówi, no... Rodzice mają dobre intencje, ale to nie jest dobre dla dzieci, kropka, ma rację rząd. Czy tą wypowiedzią premier Tusk obraża ponad milion obywateli, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum w tej sprawie, bo tym stwierdzeniem poddaje w wątpliwość, mówiąc ogólnie, rozgarnięcie tychże osób, że to są osoby mało rozwinięte, mało rozgarnięte i nie wiedzą, pod czym się podpisują. To jest dowód na to, jak bardzo arogancka jest obecna władza, jak Platforma jest tak naprawdę partią antyobywatelską i uzurpuje sobie prawo do tego określenia obywatelstwa. Ja coraz częściej na spotkaniach spotykam się z takimi określeniami, że Platforma jest tak bardzo, pani redaktor, obywatelska, jak milicja była obywatelska, bo skoro do kosza wyrzuca wszystkie obywatelskie projekty, skoro obraża ludzi, mówiąc, że ludzie podpisując się pod wnioskiem o referendum w sprawie sześciolatków nie wiedzą, pod czym się podpisują, skoro forsuje w Sejmie projekty, które nie służą obywatelom, więc coraz bardziej uzasadnione jest to stwierdzenie, że to partia antyobywatelska. Właśnie, bo premier już mówi o tym, że referendum nie będzie. Tymczasem zweryfikowano już blisko 600 tysięcy podpisów i są prawidłowo złożone te podpisy. Blisko milion zebrano w ogóle, prawda, w sprawie ratowania właśnie maluchów. No a premier mimo wszystko mówi, referendum nie będzie. Będzie o tym decydował Sejm Rzeczpospolitej. Co Prawo i Sprawiedliwość zamierza w tej sprawie zrobić? W tej sprawie mamy bardzo jednoznaczne i od początku stanowcze stanowisko, a więc sześciolatki powinny być objęte edukacją przedszkolną w dotychczasowym systemie. Ale pani poseł, jest jednak taka tendencja także w krajach Unii Europejskiej, że dzieci idą coraz wcześniej do szkoły. No w Anglii jeszcze wcześniej, prawda? No właśnie, tutaj wracamy do początku, pani redaktor, naszej rozmowy, kiedy to na wstępie mówiłam, że kłamstwem rządu jest mówienie, że dzieci sześcioletnie w Polsce nie były objęte edukacją. Otóż były objęte edukacją w ramach klas zerowych, uczyły się czytać, pisać, liczyć, przyjaznych, dobrych, komfortowych dla ich rozwoju warunkach. Więc my, zostawiając te dzieci w żłobce, dajemy im szansę na dobry rozwój intelektualno-emocjonalny. Ale ciągle jest problem z przedszkolami w Polsce, więc być może jest to taka próba połączenia, prawda, dwóch światów. Nie wskazywania na problemy przedszkola, braku przedszkoli, a równocześnie przeniesienie tych sześciolatków do szkoły, co by rozwiązywało być może częściowo ten kłopot. Powody działania rządu w tej kwestii są wyjątkowo cyniczne. Łatanie dziury budżetowej, czy? Jeszcze gorzej, chcę wepchnąć na rynek pracy jeden rocznik wcześniej. I jeśli nie daj Bóg, uda im się to rzeczywiście przeforsować, to na rynek pracy trafiłyby dzieci nie mające 18 lat. Bo maturzyści mieliby po 18 lat, a ci, którzy byliby z końca roku, nawet by tych 18 lat nie mieli, a dzieci idące do szkół profilowanych te edukacje kończyłyby wcześniej i na to nikt nie zwraca uwagi, więc to jest absurd. My od początku byliśmy przeciwni psuciu polskiej szkoły, bo rzeczywiście Ministerstwo Edukacji Narodowej w mojej ocenie jest za tych rządów ministerstwem destrukcji narodowej, bo niszczy państwo poprzez niszczenie edukacji. Ale właśnie, ale co można zrobić w takiej sprawie, kiedy premier mimo miliona ludzi opowiadających się przeciwko projektom rządowym jednak mówi, że ten projekt będzie wcielał w życie. To co można zrobić? No bo to w demokratycznym państwie to można powiedzieć, że się kończy w tym momencie demokracja, tak? Bo słyszymy tak, nie idźcie do referendum w sprawie Warszawy, bo to jest hucba polityczna. No tutaj nie, dajcie spokój z tymi protestami w sprawie dzieci, bo my wiemy lepiej, że dzieciom będzie fajnie. Także właściwie eliminuje się. Zresztą chyba problem jest większy, bo coraz częściej, jak słyszymy, przynajmniej z doniesień medialnych, pojawia się kłopot
z dziećmi, które są wychowywane przez biologicznych rodziców, którzy są biedni, odbiera się im i kieruje się ich do rodzin zastępczych, albo tak jak ostatnio, prawda, waga ciała dziecka może spowodować, że zostanie odebrany babce i będzie w rodzinie zastępczej. A były już takie rodziny zastępcze, które dostawały ogromne pieniądze, które z tego zrobiły biznes i nawet zabijały te dzieci, tak? No to są bardzo drastyczne. Ale co Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie generalnie robi? Czy jesteście państwo w jakiejś pozycji, że możecie coś zrobić przeciwko temu? Musimy zwyciężyć. Ale tak, ale marsz do zwycięstwa jest jeszcze długi. Długi, ale też myślę, że te spotkania z ludźmi, z obywatelami, to pokazywanie sytuacji, nazywanie i diagnozowanie i pokazywanie naszych rozwiązań może być przyczyną do tego, że ludzie będą stukać do biur Platformy, PSL-u i żądać od posłów swojego okręgu, aby nie niszczyli dzieciństwa i kariery późniejszej szkolnej ich dzieci. Bo przecież dobra edukacja wczesnoszkolna to znakomity fundament do budowania gmachu wiedzy. Jeśli dziecko w dobrych warunkach zdobędzie i ugruntuje podstawy edukacji, czyli tą edukację elementarną, to w przyszłości gmach wiedzy może rozwijać w każdym kierunku. To jest najważniejszy okres w życiu edukacyjnym dziecka. Zdobycie porządnych podstaw w dobrych warunkach. A więc ten program i ta nasza rozmowa może być również szansą, bo ktoś oglądając usłyszy nas i to prośba, aby zapukał do biura parlamentarzysty w swoim okręgu i powiedział, że ja oczekuję od pana. A dlaczego pani nie zniszczy kariery mojego dziecka? Presja społeczna jest również bardzo ważna. Ona jest ważna, ale ona jakby przez rząd nie zauważana, no bo jednak 1 000 000 podpisów to jest poważny procent, tak, dorosłych obywateli Polski. To dlaczego się na to nie zwraca uwagi? Dlaczego można powiedzieć kategorycznie, my tego nie przyjmujemy, referendum nie będzie, kropka. Większość sejmowa daje tę szansę rządowi. Ale co można zrobić? No bo oczekiwać na zmiany rządu, to być może dla wielu dzieci może być za długo albo za późno, oby nie. Redaktor, to tak naprawdę bardzo smutna konstatacja. I pani to znakomicie zdiagnozowała. Ja pracując w Sejmie 3. kadencję, od 2 kadencji widzę, że niestety, i to mówię z dużym bólem i przykrością, nie siła argumentu decyduje, tylko arytmetyczny argument siły. W obecnym Sejmie każda rzecz, jeśli Donald Tusk wskaże palcem, jest przez koalicję rządzącą bezrefleksyjnie przegłosowywana. Ale w sprawie 6-latków i w obecnej sytuacji politycznej, kiedy ta większość parlamentarna, rządowa jest bardzo krucha, może zadziać się tak, że ktoś dyplomatycznie, powiem tak, nie dojedzie na głosowanie. Więc ja nad tym ubolewam, ale te arogancje władzy no możemy tylko odsunąć w jeden sposób. Tak, pani poseł, kolejna sprawa, która wiąże się z edukacją, to jest bezrobocie, które zagląda w oczy nauczycielom, prawda? Blisko 7 000 nauczycieli zostanie w tym roku szkolnym zwolnionych, a właściwie Związek Nauczycielstwa Polskiego i Solidarność Nauczycielska mówią, że to może nawet sięgnąć 10 000 nauczycieli, z czego 2 razy tyle będzie miało ograniczoną jeszcze liczbę godzin pracy, czyli także mniejsze zarobki. W ubiegłym roku te szkoły, które były prowadzone przez samorządy, także zwolniły blisko 7 000 nauczycieli. No to gdzie oni mają szukać zatrudnienia, kiedy mówi się ciągle o kryzysie i że na tej Zielonej Wyspie coraz mniej trawy do skubania. No niestety, a jeden z czołowych polityków partii rządzącej wysyła głodne dzieci na sztab i mirabelki. To tak. Jest dowód. Lub tak jak mówi pani Kidawa-Błońska, że szperanie po śmietnikach jest pewną takim stylem życia. A pani teraz dodaje, że w Polsce nie ma kultury jedzenia śniadań, a więc nie ma dzieci głodnych, tylko nie ma kultury jedzenia śniadań. Zaś wracając do sprawy zwolnień nauczycielskich, to tutaj właśnie to jest też kolejny dowód na to, że ministerstwo, wiedząc, że jednak idą roczniki niżowe, nie przygotowało żadnej propozycji i programu odejść z zawodu dla nauczycieli. Cały czas nauczyciele się kształcą, doskonalą, kończą dodatkowe studia podyplomowe, aby mieć kwalifikacje do uczenia kilku przedmiotów. Najczęściej inwestują z własnych prywatnych pieniędzy w swoją edukację. Ja bardzo często spotykam się z nauczycielami, którzy mają uprawnienia do nauczania 2-3 przedmiotów
i od 1 września nie mają pracy. To są często nauczyciele, dla których nauczanie jest pasją życia. Właśnie, bo to nie jest taki zawód. Bo można być byle jakim krawcem, czy byle jakim szewcem. Najwyżej ktoś nie założy sukienki, czy nie będzie chodził w niewygodnych butach. Ale nie można być byle jakim nauczycielem. Nauczyciel to musi być ktoś, kto ma pasję, kto kocha dzieci, kto chce świat wiedzy, nauki pokazywać dziecku. I teraz ci nauczyciele, którzy całą swoją karierę zawodową związali z edukacją. Życie całe związali, prawda? Dowiadują się, że od 1 września nie ma dla nich miejsca w szkole. I rząd nie przygotował żadnej alternatywy. Żadnej alternatywy. Rząd robi też rzecz niezwykle perfidną, przerzucając coraz więcej obowiązków na barki samorządowców, nie samorządów, ale zapewniając im finansowanie. Właśnie. Powoduje, że ten nauczyciel i ten rodzic, często któremu zamykana jest szkoła w danej miejscowości czy mieście, nie obciąża odpowiedzialnością za te działania rządu, tylko nauczyciel ma pretensje do dyrektora, rodzic do wójta, burmistrza, prezydenta. Trzeba dostrzegać tę zależność. Od tego, kto rządzi, tak nam się żyje na dole. Musimy mieć pełną tego świadomość. To państwo jest dzisiaj tak destrukcyjne i tak niszczone przez te złe rządy PO-PSL, że dochodzimy do takich sytuacji, że zaczynamy tracić najlepiej wykształconych ludzi. I kiedy podnosimy ten problem w parlamencie masowego zwalniania nauczycieli, to widzimy tylko ze strony administracji rządowej lekceważące wzruszenie. Ale pani poseł, to był taki plan przygotowywany znacznie dłużej. Od kilku lat mówiło się o tym, że nauczyciele mają bardzo dużo urlopu, że mają bardzo dużo czasu wolnego, że bardzo krótko pracują, prawda, w miesiącu. Więc przygotowanie takie było dla usprawiedliwienia pewnych działań, że dzisiaj nie ma takiego buntu społecznego, prawda, że nauczyciele zostają bez pracy. Zostają bez pracy, to inni będą trochę więcej pracowali, podobnie jak my. Tak, to zdecydowanie taka socjotechnika, atomizowanie społeczeństwa, rozbijanie, konfliktowanie, budzenie właśnie takich postaw, że dlaczego im ma być lepiej niż nam, a my nie mamy pracy. No tak, ale to za komuny tak było, prawda, że górnicy przeciwko rolnikom, rolnicy, zielone światło dla tych, dla tamtych, tak. Tak. Więc tutaj niewiele się w tej kwestii zmieniło, także myślę, że Gierek mógłby się uczyć propagandy od tych maherów tuskowych, jak to się robi, już trawy nie malują na zielono, ale... Choć kto wie. Pani poseł, 100 milionów złotych jest przeznaczonych tak na pomoc nauczycielom zwalnianym z pracy. Czy to są wystarczające pieniądze? I co to znaczy przekwalifikowanie? Jeżeli ktoś uczył języka angielskiego, to nie znaczy, że się w ciągu jednego roku nauczy hiszpańskiego, niemieckiego czy jakiegokolwiek innego, żeby w przyszłym roku podjąć pracę znowu jako nauczyciel. Mówi się, że polonistów się zwalnia głównie, że nauczycieli wychowania fizycznego. To tak naprawdę przekwalifikować ich na co można? No bo oczywiście zdolności mogą mieć dużo, ale co z tymi zdolnościami zrobić? W ciągu roku się nie da wszystkich, prawda, jakoś ogarnąć rzeczy, żeby móc wrócić do pracy i powiedzieć, ja teraz mogę uczyć innego przedmiotu. Uczyć to znaczy mieć ogromną wiedzę. Dokładnie tak. Więc gdyby pani Szubilas miała rozeznanie, jak doskonale są wykształceni nauczyciele, że bardzo często mają kwalifikacje do uczenia kilku przedmiotów, to wiedziałaby, że nie potrzeba dodatkowej akcji na przekwalifikowanie. W zawodzie nauczycielskim w tej chwili jest bardzo ciasno. Myśląc o tym przekwalifikowaniu, trzeba by myśleć o przekwalifikowaniu na zawody pozanauczycielskie. Natomiast doświadczenia wiem, bo był taki program 50+, i obserwowałam, jak ten program jest realizowany, więc chcę pani redaktor powiedzieć, że rzeczywiście firmy szkolące, doradcze zarobiły kokosy, ale nie znam ludzi, którzy by po ukończeniu tego programu znaleźli nową, dobrą, równie dobrą pracę jak tą, którą stracili. Więc to jest naprawdę fikcja. Bezrobocie
trawi Polskę. Przecież te obciążenia, które nakłada Tusk i Rostowski na barki przedsiębiorców, powodują te obciążenia, że firmy mają się coraz gorzej, kurczą się, bardzo często upadają, nie dają rady, firmy bankrutują, a w związku z tym miejsc pracy nie ubywa, nie przybywa, lecz ubywa. Więc to jest takie mydlenie oczu i te 100 milionów absolutnie sprawy nie załatwi. Mówi się, że w tych 100 milionach jest także nie tylko przekwalifikowanie, ale także tworzenie własnych firm, prawda, przygotowanie do zakładania działalności gospodarczej, ale jakiej? Jaką działalność gospodarczą może założyć polonista z dnia na dzień, żeby się utrzymać, tak? Żeby utrzymać bardzo często także rodzinę. Zarobki nauczycieli są niskie, no ale jednak jest to zabezpieczenie, że jednak pracuję, prawda, że zarabiam, że mam ubezpieczenie i tak dalej. To wkrótce się skończy, nawet przy odprawach, przy jakimś zabezpieczeniu minimalnym, socjalnym, to też wszystko ma swoją granicę czasową. Więc gdybyśmy popatrzyli na ten problem globalnie, to proszę zauważyć, niszczona jest sieć szkół w Polsce, wpychane są sześciolatki do nieprzygotowanych szkół, wprowadzona została fatalna podstawa programowa, która również jest, pani redaktor, przyczyną tych masowych zwolnień, bo oto w tym roku do drugich klas szkół ponadgimnazjalnych wkracza przedmiot przyroda, więc masowo będą tracić pracę nauczyciele biologii, geografii, fizyki, chemii, bo pojawia się przedmiot przyroda i zamiast czterech nauczycieli, którzy porządnie dadzą gruntowne wykształcenie w tych dziedzinach naukowych, będzie przedmiot przyroda. I proces ogłupiania społeczeństwa i tej destrukcji narodowej, o której mówiłam, sięga tak głęboko, że w ramach tejże przyrody młody człowiek w drugiej klasie liceum będzie się zastanawiał, czy wybrać moduł różdżkarstwo czy różdżkarstwo, śnieg czy łzy, zdrowie i uroda. Następuje tabloidyzacja edukacji. Mniej wykształconym, mniej rozgarniętym narodem jeszcze łatwiej, myśli Tusk, będzie mu manipulować. Tak, ale ta manipulacja musi mieć gdzieś swoją granicę. No, dlaczego nauczyciele nie występują? Pani poseł o tym mówi w studio, ale nauczyciele nie biją na alarm. Bo powinni wcześniej, kiedy cały szedł, prawda, taki projekt pokazywania tej łatwości wykonywania zawodu nauczyciela, to ani związki zawodowe mocno nie oponowały przeciwko temu, ani sami nauczyciele nie. Odbiera się im pieniądze, dodatki, zabiera się im, prawda, godziny lekcyjne i za tym idzie także... Niestety bardzo rozbite i to jest słuszna uwaga, że jednak głosu nauczycielskiego nie było słychać. ZNP, wiadomo, że tak jednak można powiedzieć, blisko władzy jest. Głos Solidarności bywał słyszalny, ale niestety w tej debacie publicznej nie przebił się. W procesie nagonki na polską szkołę, patrz na polskiego nauczyciela, dołączono w ostatnim czasie do tego procesu pokazywanie nauczyciela i dyrektora szkoły jako człowieka umaczonego w korupcję, tak zwaną aferę podręcznikową, gdzie oto dyrektorzy podpisujący umowy na dystrybucję podręczników dostawali w zamian sprzęt do szkoły, czy komputerowy, czy tablice interaktywne. W biednej polskiej szkole, gdzie nie ma nadmiaru pomocy dydaktycznej. Nie ma wystarczającej liczby. Wystarczającej absolutnie liczby. Rzeczywiście takie sytuacje nie mają miejsca, ale to się pokazuje w taki oto sposób, że zostało uczynione przestępstwo. Czyli rzuca się cień i rzuca się pomnik. Ale właśnie, projekt powstaje tego typu, natomiast mówi się, że zwalniać będą dyrektorzy, czyli tę odpowiedzialność bezpośrednią, prawda, za zwalnianie tych nauczycieli, którzy muszą zostać zwolnieni, bo jest taki odgórny właściwie imperatyw, prawda, że trzeba zwolnić, no to odpowiedzialny zostaje przez panią Szumilas dyrektor. Mówi, to dyrektorzy będą wybierali tych nauczycieli, to oni będą w końcu wręczali te wymówienia i to oni będą musieli zaaranżować prawidłową pracę całej szkoły. Dokładnie tak i to jest dowód na to, że państwo, że rząd pozbywa się
odpowiedzialności konstytucyjnej, proszę zwrócić uwagę, za edukację, bo edukacja wpisana jest do konstytucji i jest obowiązkiem państwa, a te wszystkie działania, które nakreśliłyśmy w naszej rozmowie, pokazują, że Ministerstwo Destrukcji Narodowej właśnie poprzez tego rodzaju wyczyny pozbywa się tejże odpowiedzialności. Pani poseł, myśli pani, że ktoś z PSL-u jednak nie będzie sojusznikiem państwa projektu i nie wejdzie w życie? Być może ten projekt tych sześciolatków, które będą zmuszone pójść do szkoły? Jestem niepoprawną optymistką, ale też kiedy patrzę, jak bardzo stołkową partią jest PSL, jak bardzo przywiązaną do krzeseł, niestety, mimo tego, że w rozmowach kuluarowych parlamentarzyści PSL-u podzielają nasze opinie, zagłosują w taki sposób, żeby stanowiska swoje i przy władzy się utrzymać. Tak, więc miejmy nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość będzie tak głośno mówiła, że być może Polacy nie pozwolą na to, żeby nie doszło do referendum i żeby nie doszło do zmian oczekiwanych przez rodziców, czyli tych odpowiedzialnych za rozwój i wychowanie dzieci. Dokładnie tak. 28 września maszerujemy w Warszawie w obronie demokracji, w obronie wolności razem z Radiem Maryja. Myślę, że ci, którzy nie chcą wpychać sześciolatków do nieprzygotowanych szkół, powinni się do tego wspólnego marszu przeciwko tej złej władzy dołączyć. Co najmniej już jest milion takich rodzin. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani poseł Jadwiga Wiśniewska, pedagog z długoletnim doświadczeniem. Dziękuję bardzo.